Cieszę się z tej rezolucji. Moi wyborcy w Polsce są bardzo zainteresowani sprawą lasów w Wietnamie. Ludzie w moim kraju do takich debat słuchają z wypiekami na twarzach po prostu. Połowa jest za ograniczeniem kontyngentów z Kambodży, połowa jest przeciw, więc teraz z wypiekami na twarzy właśnie kibicują tej naszej debacie. To jest lepsze niż Liga Mistrzów. Naprawdę warto płacić podatki na ten parlament. Ale nie tylko wyborcy, umówmy się, nie ukrywajmy tego, cały świat nadstawia uszu, co Unia Europejska ma do powiedzenia w kolejnej swojej rezolucji. Cieszę się, że tu jest 750 takich mędrców, którzy na wszystkim się znają, na każdy temat mają coś mądrego do powiedzenia. Nie ma dla nich ten świat żadnych tajemnic. Nie mają słowników w takiej frazy jak nie wiem. Zdaję sobie sprawę, że ja tutaj zaniżam poziom. Zdaję sobie sprawę, że mogę tylko świecić światłem odbitym od państwa, ale mimo to cieszę się z takiej możliwości. Jest jedna prośba. Zbiory miodu w Paragwaju. Polscy wyborcy na ten temat bardzo czekają, nie udało się w tej sesji. Mam nadzieję, że w kolejnej się uda, także brawo, idziemy do przodu, liczę na to, ciśniemy, super. Dziękuję bardzo, grazie mille.